prawie tak wysoko jak wysoce utytułowana szlachta. Chcesz powiedzieć, że znalazłabyś się bezpośrednio pod jakimś utytułowanym szlachcicem? Oni to lubią, a i pozycje też znają rozmaite. Niechby sobie Sir John Falstaff istniał nie w jednym, ale nawet w 20 egzemplarzach. Żaden z tych egzemplarzy nie będzie pomiatał wielmożnym Robertem w płycie, sędzią pokoju w hrabstwie Gloucester, a w dodatku szlachetnie urodzonym mości proboszczu, kimś, kto może postawić swoją herbową pieczątkę na każdy sądowy nakaz. O! Drop! Drop! Social what? Umarą! Łamy paść! Panie, no nie bądź taki flegmatyczny. Ja powiem ci szczerą prawdę. Tego sługę przysłał do mnie w pewnej sprawie ksiądz pleban Hugo. Pleban Hugo? O co mu szło? No już było o to, a ty się nie wtrącaj! Sama nie wtrącaj się! A jeśli wszystko okaże się prawdą, to ja wtedy cofniesz to, coś powiedział o moim braku rozumu. O hej! Posadzie tylko! Na ziemię, nędznicy! Wołać mi tu moją żonę, wołać! Ten sam zawsze bilans głowy. Bez posady. Nie no, ojciec twój ma mi za złe, że pochodzę z nazbyt, jak twierdzi, wysokiego rodu. Że rozstrzygnąłem majątek i pragnę w nim teraz dziury łatać złotem teścia. Może to prawda? Niech mnie piorun spali, jeśli to prawda! Siko! Znasz sad? Co to są? Oznacza w naszej angielskiej mowie to samo, co w waszej chic. No, mili Bóg, ja mam w sobie więcej chic, niż każdy Anglik potrafi swoich chików mieć. Pierwszy wlewasz, obecnej w jego uszy, jego obydwu. A on ci przed siebie jest. Moja wyniosła uraza jest bardziej duchowa niż cielesna, a moje obrażenie się nie jest bynajmniej niepoważne. Przeciwnie, jestem bardzo poważnie obrażony na ciebie, panie. Ty chudy bamborski serze. Mój pan, to znaczy pan Mizerek, przysłał mnie po nią, bo widział, jak szła ulicą, a chciałby się dowiedzieć, czy w gwiazdach ma zapisane, że poślubi pan Annę Page albo nie. Nawet nie to mam, jak co wasza wielmożność? No nie, pewnie. W tych samych słowach. Dziękuję waszej wielmożności. Mój pan na pewno będzie rad z tych nowin. Mąż damy. Poluję dziś rano na ptaki, a od niej samej. Dostałem ponowne zaproszenie. Będzie mnie oczekiwała między 8 a 9. Ale już się po 8. Naprawdę? No. Aha, no to muszę więc spieszyć na schadzkę. W pani tu wolnej chwili powiem ci, jak mi poszło. A oczywiście. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie zdobycie pani Ford przez ciebie! Twój przyjaciel przynosi ci błogosławieństwo Boże, a wiedzie ze sobą sędziego z płycia i młodego pana Mizerka, który być może zaśpiewać inną piosenkę, jeśli spodoba ci się jego dźwięczny paryton. Rad jestem, że widzę łaskawych panów dobrych zdrowiu. Ja rad jestem, że cię widzę, drogi panie Bej. Nie, to ja stanowczo ja. O, pana Mizerka. Skończony spektakl.